To już ostatnie chwile wielkiej rozbiórki kamienicy przy ulicy Wałowej. Wcześniej całkowicie zasłonięta baszta jest już bardzo dobrze widoczna, a to dopiero początek zmian w tym miejscu tarnowskiej starówki. To będzie miejsce multimedialnego centrum artystycznego. Z jednej strony nowa powierzchnia ekspozycyjna przy dobrym, ważnym trakcie starego miasta, a w podziemiach, które zostają zachowane i nie będą wyburzone, będzie miejsce spotkań, ale również pracy artystów, którzy zostają wyposażeni w ramach tego projektu w instrumenty, również te dosłowne, czyli programy komputerowe, stanowiska pracy, będą mogli opracowywać swoje kampanie reklamowe, ekspozycyjne. Gospodarzem nowo powstałej przestrzeni miejskiej jest Biuro Wystaw Artystycznych. Tak finalnie ma wyglądać skwer przed basztą. Ten widok zgodnie z planem powinniśmy zacząć podziwiać już jesienią tego roku. Projekt jest realizowany w ramach funduszy europejskich pozyskanych na rewitalizację starówki.